Stowarzyszenie Radomski Czerwiec 76 zostało laureatem konkursu Radom Obywatelski w kategorii Dobre Praktyki. Podczas uroczystej gali w Resursie Obywatelskiej zostały także przyznane tytuły Dobroczyńcy Roku i Darczyńcy Roku. Rozstrzygnięto też konkurs Miejsce przyjazne seniorom. Organizowany przez miasto konkurs Radom Obywatelski jest wydarzeniem cyklicznym. 11 lat temu po raz pierwszy zainaugurowano go kategorią Dobre Praktyki. W tym roku laureatem tej kategorii zostało Stowarzyszenie Radomski Czerwiec 76, które razem z Urzędem Miejskim oraz Zarządem Regionu NSZZ Solidarność Ziemia Radomska było współorganizatorem obchodów 40. rocznicy Czerwca 76. Ta 40 to już tak było, była wielką taką napompowaną tą historią i ludzie poczuli się w tym momencie docenieni za to, bo w sumie przez lata byliśmy piętnowani, opluwani. Także niejednokrotnie obawialiśmy się o własne życie. Wyróżnienia w kategorii Dobre Praktyki otrzymały Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem oraz Stowarzyszenie Karuzela. Zaszczytny tytuł Dobroczyńcy Roku 2016 został przyznany Alinie Dudkowskiej, koordynatorce wolontariuszy w hospicjum. Dla mnie to jest ogromny zaszczyt. Nasza praca, służba właściwie drugiemu człowiekowi, może przez wiele osób nie jest doceniana, ale to dawanie siebie innym, szczególnie chorym osobom, bo wolontariusz hospicyjny to przede wszystkim człowiek, który trwa przy łóżku i towarzyszy osobie umierającej, ciężko chorej. Z kolei tytuł Darczyńcy Roku otrzymała spółka Radomdis Polska, właściciel marketu Leclerc. Nagroda została przyznana za łączenie działalności biznesowej z ideą dobroczynności poprzez wspieranie osób chorych na cukrzycę. W tym roku po raz pierwszy został też zorganizowany konkurs Miejsce przyjazne seniorom w Radomiu. Jego celem jest wyróżnienie oraz promowanie miejsc, instytucji oraz organizacji, które z uwagi na oferowane usługi, stosowane zniżki oraz dostępność architektoniczną wychodzą naprzeciw oczekiwaniom seniorów. Musimy tworzyć miejsca, infrastrukturę, która w mieście będzie korzystna również i dla seniorów. Radom po prostu musi być miastem dla wszystkich. Radom musi być miastem przyjaznym dla wszystkich radomian, a grupa seniorów z roku na rok jest coraz liczniejsza i tutaj również wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom radomskich seniorów. Wyróżnienia w konkursie Miejsce przyjazne seniorom w Radomiu otrzymali Radomdis Polska, usługi gastronomiczne Bar Pietrek oraz Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego.